przywitałem wszystkich motomaniaków. Wróciłem. To znaczy prawie wróciłem po 10-dniowej ciężkiej walce z wirusem grypy. Jestem. Jeszcze troszkę katar mnie męczy, ale to już jest najmniejszy problem. Co chciałbym przekazać? Mianowicie chciałbym, żebyśmy byli wszyscy na bieżąco z pracami, bo prace cały czas trwają różne, pomimo że leżałem, gniłem w wyrku. Co się dzieje? Co się działo do tej pory z samochodem? Jak wiecie, po ostatnim filmie auto trafiło nam na blacharnię. Tam były wykonywane prace związane z uszkodzonym nadkolem i progiem. Szczegóły o tym, o tych pracach powiem Wam, jak będę miał samochód już u siebie na miejscu z powrotem. Ważne, że auto na ramię, laserem sprawdzone, wszystko idealnie proste. Teraz samochód, przynajmniej teraz, trochę wcześniej, trafił do lakierni ASO. Jadę odebrać jeden element progu, bo jak pewnie widzieliście, próg był, ta osłona progu była rozwalona, uszkodzona, więc musiałem kupić drugą. Niestety przy zakupie drugiej nie ma takich blend osłon, miejsca, w którym się samochód podnosi na podnośniku. A co ciekawe, są one potwornie drogie, bo za kawałek plastiku Pruten sobie wymyślił 500 zł. Niestety nie ma tego nigdzie na eBayach, na OLX-ach, Allegrach i innych wynalazkach. Tego po prostu nie ma, bo to jest tak niszowy produkt, że albo ktoś ma i nie odda, albo ktoś po prostu tego nie ma, tak jak ja. Więc nic mi nie pozostało jak zakup niestety nowego ZASO. To jeśli chodzi o pracę nad szarym, w międzyczasie jeszcze może jak dzisiaj znajdę siły, postaram się, mimo że jestem, nie jestem jakiś mega jeszcze może wypoczęty po tej chorobie, postaram się zacząć pracę nad wymianą przedniej chłodniczki oleju w silniku, bo też zapewne widzieliście na jednym z filmów, jak pokazywałem palcem, że rurka doprowadzająca płyn chłodniczy do tej chłodniczki od zewnątrz na skutek uderzenia się zagięła mocno. W międzyczasie, co ciekawe, udało mi się zakupić na eBayu z niemieckiej firmy legalnie, z fakturą, kompletne koło razem z oponą i z czujnikiem do mojego RS-a. To koło oryginalne w malowaniu tytanowym. No jakbym nie uwierzył, że można za tyle kupić, to bym nie uwierzył sam sobie. O tak o. Dlaczego? Bo udało mi się razem z transportem DPD kupić je za 1500 zł. No. Ktoś powie, dobra, no dużo, nie, no za jedną felgę 21-calową do RS-a w stanie idealnym, bo będę później też nagrywał filmy, w jakim to stanie jest, że to normalnie nowe z samochodu zdjęte, podkreślam legalne, z dosyć dużej firmy niemieckiej, która zajmuje się sprzedażą części samochodowych. No, tu strzał w dziesiątkę. W dalszej kolejności plany mam takie, że jak już troszkę się lepiej poczuję, już tak wrócę do siły, żebym mógł normalnie z Wami pogadać i mieć na bieżąco wenę do tworzenia i słowotwórstwa, no nagrać ten test Touarega naszego musimy. Też bym chciał, żeby jakaś pogoda była ładna do tego. Ja całą ładną pogodę, która była, przechorowałem, a teraz jak już na nogi stanąłem, to jak widzimy, popelina się zrobiła. No cóż, myślę, że w ciągu paru najbliższych dni powinna ta aura się poprawić i będziemy w stanie coś ciekawego nagrać. Tak więc, no tak jak widzicie, no, wszystko się dzieje, dużo się dzieje. Że tak powiem, nie mam czasu na chorowanie i na obijanie się, bo trzeba działać, więc opóźnienia jakieś te na tych filmach mi powstały, ale to nie dlatego, że mi się nie chciało, tylko no, po prostu nie miałem możliwości technicznych tego zrobienia i złożenia, ale mam nadzieję, że teraz już będzie troszkę bardziej na bieżąco wszystko działane i nie będzie takich dużych opóźnień. Także co tu dużo gadać, ja jadę, odbiorę ten element, zawiozę go i jeśli dzisiaj będę miał na tyle dużo siły, to postaram się zacząć wymieniać tą chłodniczkę przednią w silniku. Jeszcze przy okazji odbioru części zapomniałem dodać, że chwila, czekajcie, kurwa,
mnie nos swędzi. Jeszcze raz. Przy okazji odbierania części i zamawiania nowych części musiałem zamówić tutaj transportowany przeze mnie dzisiaj przewód paliwowy do szarego Aresa, bo na skutek uderzenia koła w tamtą część nadkola, tamtędy właśnie idzie główny przewód paliwowy ze zbiornika i niestety tam w jednym miejscu był przełamany, zagięty, no nie wchodziło w grę żadne prostowanie, spawanie tego, bo to nie są zabawy w takie rzeczy. Więc transportuję tego bydlaka długiego. Był w internecie jeden do kupienia za podobne pieniądze, używany, śmiesznie, więc kupiłem nowy i przynajmniej mam pewność, że jest dedykowany pod mój numer VIN i pod ten samochód i jest uszkodzony. Także RS jako dostawca części też się sprawdza, jak widać. Teraz jadę zawieźć, już was objąłem w lakierni, zostawiłem tą nakładkę do polakierowania, dzisiaj zaczynają zabawę z samochodem, więc podejrzewam, że do końca tygodnia skończą. Drga sobie fotelik młodego, więc do końca tygodnia na pewno postarają się skończyć. Czekajcie, zaraz. Jak można na pewno się postarać? Do końca tygodnia powinni zrobić całość, mianowicie słupek polakierować, zapodkładować, wszystkie tam te elementy pouszczelniać. Gdzie on się tu wpierdala, no? Tempak, że jadę. Jeszcze kurwa trąbi. Ciemniak. W każdym bądź razie po lakierowaniu auto do nas wraca i zabieramy się za wkładanie silnika, bo do tego czasu już powinniśmy mieć wszystko ogarnięte z silnikiem i będziemy mieli jeszcze do złożenia środek, który jest rozebrany po to, żeby tam blacharsko było wszystko zrobione elegancko, chociaż okazało się, że tam nic nie trzeba było robić, no ale wolałem to rozebrać, żeby mieć pewność. Spróbujemy to ogarnąć z wymianą tej chłodniczki. Teoretycznie producent zaleca zdjęcie koła pasowego, my spróbujemy to zrobić to bez zdejmowania koła pasowego. Ta śrubka i te śrubki, to co trzeba odkręcić będzie, nie? Zobaczymy. Na dwóch czpieniach tutaj jest zamontowane to, więc zobaczymy, co nastąpi. Wyciek jest, tu puściło bardzo łatwo, aż za łatwo. Jest na razie wyciek płynu. O kurwa. Dobra. No tu mam pełno płynu, to czekaj. Elegancio.
No to na wyjętym silniku wymiana chłodniczki to godzina roboty. Z przygotowaniem i ze skręceniem śrubek. No dobra, dobra. Nie, no czekaj, no bo wytrę ładnie, elegancko, żeby nie było, wiesz, tam jest taka picobello, że jakby nóweczka była. Dobra, zapodawaj. Rzucasz? Gumi jagody? One jakoś tutaj idą specjalne. Mamy specjalne, mamy takie właśnie. Takie prowadzenie. No ciemno jak w dupie tu przecież. Ty zawód sobie ciemno. No to w ta siedzi. Nie ma tu, która strona jest która, nie? Nie. Według mnie zobacz. Ta jest. Pokaż. Zobacz, z jednej strony masz płaski plastik, a z drugiej strony masz wypukłą gumkę. Więc płaska na pewno idzie w stronę tego. No to trzeba zobaczyć tam, tą zdjąć, zobaczycie. Na 200%. Tak zdjęta jest. Grubym idzie w tamtą stronę. A cienkim dość, ale tak. Odwrotnie jednak. No. No widzisz. Czyli płaskie idzie do chłodniczki. A wypukłe idzie do silnika. Tak. A ja założyłem odwrotnie. Widzisz? Właśnie jeszcze to raz. Bez zdjęcia najpierw zobacz, jak wyczytał. Tu jest zaokrąglona. Zaokrąglona. No to dobra, a to już tak. Tu oderwę. No. To jest płaska. A no widzisz, ściana. Jaka ważna. Kurde, no to teraz muszę to wyjąć to jakoś delikatnie. Bo na moje obstawiałem, że będzie odwrotnie. Ale może o to chodzi tu, że właśnie teraz ma być idealna. Gładka powierzchnia. Ale? Czyli tą dużą płaszczyzną w tą stronę idzie? Tak, do chłodniczki, no. No takie niuanse, kurde, widzisz, a jednak też stanowią, nie? Ślisk zawsze ma inny taki, żeby się roz... No, bym powiedział, że to jest, kurde... Że to, no, jest, ta, że to jest jakiś uszczelki. Tak, a tu uszczelki brak. To jest odlew od środka. Tak. Żeber pewnie chłodzących. Dobra, bo tutaj nie będzie drugiej próby, nie? Nie. Tu raz przyłożę. To czekaj. I łap tą, która dla ciebie najłatwiej będzie od razu ten. Którą będzie tobie najłatwiej. Tą na górze, na rogu. Dobra. To ja na razie trzymam z daleka, żeby... Dociśniemy po przekątnych. Ok, teraz daj tą na dole, może bym dał. A, tak o. Czekaj. Ja podniosłem do góry, żeby nie uciekała. Żeby równo. Trzymam. Aż kręć. Trzymam, kręć. Aha. I jedziemy. Jedyna opcja to taka, że to ciężko teraz ją trafić tutaj będzie. Tak. O. To oni może wyszli z założenia, że procedura... Możesz pikać na zewnątrz wszystko, nie? Wiesz po co? Po to, że jak facet przyjedzie, to wymienić tam z katalogu, później wyrzuci. Technologia przewiduje wyjęcie tego, 1000 zł. Ja już wiem. Dlaczego? Bo teraz trafić tą jedną, która jest pod kołem postawem, to już nie będzie tak łatwo. Wykręcić bo ją łatwo, a trafić ją teraz będzie trudno. Jeszcze peczkami włożysz siłę, tak? Na szczęście sprawne paluchy się ma. Na razie. Na razie. To mnie pocieszyłeś. Co? To mnie pocieszyłeś. Dobra, już. Udało się. Mam ją. Czyli ogarnęliśmy to niezgodnie z procedurą Audi, bo nie usunęliśmy koła pasowego. Co nam zaoszczędziło jakieś 2 godziny roboty. Tak, przecież
Ten napinacz by trzeba było... No, tu wszystko demontować, to całe gówno. A wszystko było wypracowane, bo trzeba zjąć napinacz, zjąć pasek, odkręcić tamte te. Ile mamy? 5 tonów, tak? Zajebiście. I chłodniczka wymieniona.